Siema widzowie, halo, halo, witam was w nowym odcinku z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Oczywiście, że tak, poznajecie to miejsce, o ja poznaję bardzo dużo, bo odcinek ma gigę dużo wyświetleń. Z tego względu, że sporo osób szukało informacji zapewne. I słuchajcie, kochany widz napisał mi, że muszę jeszcze raz wrócić do Nerala, ale tak, bo na początku kurwa zawsze mi odpierdala, słuchajcie. Zostawcie lajka, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że dzisiaj będzie bardzo montowany odcinek. Ja już tutaj wszystko przygotowałem. Na samym początku idziemy do Nerala i prawdopodobnie będziemy dzięki temu mogli wykonać misję, która nazywa się Grosz do grosza. A później prawdopodobnie lecimy ciach, 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 wszystko po kolei. Najpierw Ej, pogadajmy ty. z Neralem. I standardowo, rozmowa na sam początek odcinka. Pochciam! Czy Ogi znosił przy sobie jakiś klucz? Klucz? Nie kojarzę. A co? Drugi z zaginionych zostawił swojemu przyjacielowi na przechowanie fragment klucza, więc pomyślałem, że może Ogi miał coś podobnego. Kojarzę tylko, jak kiedyś chował do buta coś małego, połyskującego. Nic więcej. Do buta mówisz? Dobrze, dzięki. Dobra, mamy wpis, grosz do grosza. Zaczynam się zastanawiać, czy ciało, które znalazłem na rozstajach dróg za wielką winnicą, może mieć coś wspólnego z całą tą sprawą. Władze w końcu wyglądał trochę jak górnik. I teraz, według kochanych podpowiedzi mojego ulubionego widza od dzisiaj, powinniśmy móc udać się do tego ciała. Po drodze spotkamy jakieś boby, typu leśna bestia, ale one są na strzała, więc tym się nie martwimy. Dzięki za 240 expo. Pozdrawiam. W ogóle my możemy coś z tymi nasionami zrobić? Potki możemy robić z tych nasion, ale czy coś jeszcze zasadzić? Może gdy będziemy mieli na przykład ogród, bo kupimy sobie dom. Może wtedy. Kto wie, widzowie? Kto wie? Idziemy wyczyścić, co tu trzeba wyczyścić. Nie jest to dla nas problemem. Wszystkie tutaj te moby są właściwie na strzała. Nawet kurwa tamtego pewnie ścierwojada bym ustrzelił. Gdybym tylko zmienił leciutko kąt, nawet z 15 metrów. Gobliny to są dla nas widzowie bobki. Nie ma czego plądrować, Idziemy wszystkich nie przeszukiwać to ma. ciało. Zauważyłem, że... już jestem przekonany, że dzisiejszy odcinek będzie widzowie taki bardzo chaotyczny. Ale takie chyba odcinki są najlepsze, bo ja dzięki temu mam troszeczkę więcej czasu na to, żeby przemyśleć, co do końca chcę powiedzieć. Więc zawsze wtedy jakoś lepiej wychodzi odcinek, kiedy... Masz gdzieś w głowie, jak poprowadzisz ten odcinek. Idziemy do tych zwłoków i mamy but górnika. But nieszczęśnika, którego znalazłem w lesie. W środku chyba coś jest. Proszę bardzo. A co jest w środku? Teraz musimy znaleźć ten but, widzowie. Wreszcie uda się wykonać tą misję. Sporo osób też nie mogło sobie z tym poradzić. Więc udaje nam się wykonać tą misję. Mam nadzieję, że w środku tego buta, którego znajdę, znajdziemy kawałek klucza. Fragment klucza. Grosz do grosza. Przeszukałem but, który miał przy sobie ten nieszczęśnik. Znalazłem w nim fragment klucza, bardzo podobny do tego, który Refir dostał od Reza. Zaniosę obie części Malenowi. Może będzie wiedział, co z nimi zrobić. Malenowi zaniesiemy klucz. Kim jest jakiś Malen? Pewnie któryś z górników, tak bym strzelał. Z imion niestety nie pamiętam. Wiadomo, że po nazwisku, po pisku, Nic tu nie ma. więc nie wiem. Nie no, widzowie, ja niestety nie mam pamięci do tego wszystkiego. Porąbimy sobie trochę drewna i kurwa idziemy. Ja tu... O, proszę bardzo. Strażnik. I Witam. na co ci to było? Mogłeś trzymać nos w swoich sprawach. O kurwa. Okej, strażnik miejski został rozdupcony. Właśnie, ten piękny przycisk Alt, którym mogę wszystkie te rzeczy ściągać i nie muszę czekać, jest najlepszym przyciskiem na świecie, który odkryłem w poprzednich odcinkach. Po przeszukaniu ciała zostałem zaatakowany przez jakiegoś strażnika. O co tu chodzi? Muszę porozmawiać o sprawie z Lewko. No tak, bo to jest kopalnia strażników. Najpierw może udajmy się do Lewka. Zobaczmy, czemu zostaliśmy zaatakowani. Może dzięki temu też mamy teraz opcję porozmawiania z gońcem. Hej. Czy nie? Nie. Ale na pewno z Lewko taką opcję będziemy mieli. Witam serdecznie. Jesteś w środku? Jesteś w środku. Witam cię, Hej. Lewko. Słuchaj. Coś ty odkurwiasz. Zostałem zaatakowany przez strażnika. A popełniłeś jakieś przestępstwo? Nie, gdybym popełnił, to bym się nie skarżył.
Chociaż chęć zabicia mnie to chyba przesada, nawet w sytuacji, gdybym był przestępcą. Zabicia? Niesłychane! I co ja mam do tego? To mógł być jeden z twoich ludzi. Atak miał miejsce na rozstajach dróg za wielką winnicą. Twój posterunek jest najbliżej. Niedorzeczność. Nigdy nie użyłbym swojego człowieka jak zwykłego bandyty. To pewnie był jakiś renegat, pełno ich ostatnio. Nie jestem przekonany. A ja tak. Żaden z moich ludzi nie zrobiłby czegoś takiego. Skończmy tę absurdalną rozmowę. Okej. Lewko twierdzi, że strażnik, który mnie zaatakował, nie mógł być jego człowiekiem. Jakoś wątpię, by mówił prawdę. Dobra, musimy porozmawiać z Maleną. Malenem? Maleną? Malenem. Malenowi, czyli to raczej chłop chyba, tak? Malen. Raczej nie widzę tu kobiet, więc o ile to jest chłop stąd, to raczej jest to chłop. Tutaj chyba nie ma kobiet. Domyślam się, że Malen może być tutaj w tym miejscu. Czy to może być? Nie, to jest Refir. Ale zawsze on tam chyba Refir i Malen się trzymali razem, tak? Czy nie? Dobrze mówię, źle mówię. Średnio mówię, podejrzanie mówię. Malen, kopacz, to nie. Kopacz, kopacz, to nie ty. Tutaj? Kopacz. To może z Refirem jednak mam pogadać. Nie no, pisało, że z Malenowi, ale może gdzieś, że mam powiedzieć coś Malenowi, ale może, hey. Może źle to przeczytałem. Nie no, tu mamy tylko opcję jak życie, więc Malen może znajdować się gdzieś tutaj. Kopacz, kopacz, ty jesteś Malen? No nie sądzę, ty jesteś Neral. Malenowi muszę teraz przekazać informację. Kurwa maś, kim jest Malen? Widzowie, jak tu go nie ma, to nie wiem, gdzie go mogę znaleźć. Ale to może być ten z dołu tutaj. Bo tu jeszcze była jedna postać. To ten, ej, Malen, ty. Słuchaj. Znalazłem dwa fragmenty jakiegoś klucza. Tak, pokaż. Bardzo misternie wykonany. No, no. Skąd masz te fragmenty? Jeden dostałem od Refira. Fragment wcześniej należał do Reza. Drugi znalazłem przy ciele Ogisa. Słucham? Ciele? Tak, przykro mi. Trzeba go pochować. Gdzie leży? Obok rozstaju dróg za wielką winnicą. Jeśli mam być szczery, to chyba ktoś mu pomógł zejść z tego świata. I nie były to gobliny, które się przy nim kręciły, gdy go odnalazłem. Jasny gwint. Cała ta sprawa coraz mniej mi się podoba. W każdym razie dziękuję, że tak na poważnie się tym zająłeś. Może dla Riza nie będzie za późno. Luz. Co z tymi fragmentami? Luz. A tak, poczekaj. Daj mi chwilę, przyjrzę im się dokładniej. To, pasują do siebie. Zobacz, teraz to cały klucz. I to chyba w pełni używalny. Jakby specjalnie ktoś wykonał go tak, by dało się go podzielić na dwie części. Tylko co mam z nim teraz zrobić? Powiem szczerze, w całej kopalni jest tylko jedna skrzynia, która wygląda na dostatecznie porządnie wykonaną, by taki klucz do niej pasował. Słucham. Gdzie się znajduje? Tutaj, w zewnętrznej części wspólnej, przy magazynie. Nie będziesz miał problemu za znalezieniem. No nie wiem za co. Ktoś jej pilnuje? Tak, jeden strażnik. Póki ma na nią oko, nie ma szans, żebyś zajrzał do środka niezauważony. Mamy sen. Ostatnio zacząłem tego używać. Na szczęście, sobie drzemkę około 3 w nocy. Widzisz? Lewko ma posłuch, ale nie dba szczególnie o dyscyplinę. To istotna informacja. Dzięki. Masz pomysł, co może w niej być? Wolę nawet o tym nie myśleć, ale liczę, że coś, co przybliży nas do rozwiązania zagadki zaginięć. Jeśli będziesz próbował zajrzeć do środka, uważaj. Jak cię przyłapią, będziesz mieć przekichane. No dobra. Trzymaj za mnie kciuki. Czyli naprawdę tam zajrzysz? Dobrze, ale na bogów uważaj. Będę. Dobra, widzowie. Mamy tą misję. Malen połączył znalezione przeze mnie fragmenty klucza i doszedł do wniosku, że służy on do otwarcia skrzyni znajdującej się w magazynie kopalni. By zajrzeć do nich niepostrzeżenie, muszę poczekać aż do trzeciej w nocy. Do trzeciej w nocy. I strażnik ucina sobie drzemkę. Dobra, jakiś magazyn. Gdzie ten magazyn się kurwa ma znajduje? Nerel? Neral? Magazyn. To nie wygląda jak magazyn, widzowie. Tu jakiś to jest magazyn? To jest skrzynia, którą muszę otworzyć? Czy to ja dobrze kminię?
Wygląda trochę jak coś, gdzie się magazynuje rzeczy. Może tutaj jeszcze znajduje się magazyn, tak ewentualnie można zobaczyć. Nie, to są jakieś łóżka, czyli tutaj odpada. Tutaj są łóżka i takie małe kuferki. Czyli raczej odpada. Zaczekaj do 3 w nocy. O, pojawiła się taka opcja. No dobra. Tutaj... Co się dzieje? Tutaj też to nie wygląda na magazyn. Myślę, że magazyn faktycznie może się znajdować w tamtym miejscu. Ale tu w kurwę kopaczy jest. Ale nie widzę kogoś, kto by nas powstrzymał od otwarcia tej skrzynki, więc szybki save i patrzymy, co tu się dzieje. No dobra, więc widzowie, zobaczmy, co w tej skrzynce. Kubka żelaza, laga, kilof, kawałki soli? To było? Nie, widzowie, coś mnie tu kurwa klocem wali, chyba to nie o to chodziło. Może tu w środku jest jakiś szyb, kurczę, który służy za ładownię, za magazyn. Tu nic nie widzę. Tu też nic nie widzę. Ja tych złóż soli nie mogę wydobywać, prawda? No nie mogę, niestety. Może ten Neral nas nauczy wydobywania soli. Dzięki temu będziemy bogaci, widzowie. Oj, byśmy byli, jakby nas nauczył. Tu też nie. Kurwa mać. Dość czuję, że ten strażnik, zanim ja kurwa znajdę ten magazyn, to już się ze 3 razy obudzi. Trzeba go znaleźć. W ogóle zauważyłem ten magazyn, w sensie. No i strażnika Sakima też. Zauważyłem, że w ogóle czasem mam w głowie słowo, które chcę wypowiedzieć i je mylę. Tak samo jak na samym... Kurwa. Masło myślane, ale dobra. Tak samo jak na samym początku. Whatever. Chciałem powiedzieć, że poznaję to miejsce bardzo dobrze. To powiedziałem, kurwa, że poznaję to miejsce bardzo dużo. Nie. Ja poznałeś miejsca bardzo dużo, ty. No to ja debil, widzowie, no ale co? Tu jest magazyn? Gdzie jest, kurwa, magazyn? No przecież nie wycimy zaraz. Tutaj jest magazyn? Nie no, że ja będę zaraz... Nie no, ja się zgubiłem szukając magazynów, widzowie. W miejscowości co ma, kurwa, 3 wejścia i 3 wyjścia. Nie no, zaraz mnie szlak trafi, widzowie. Nie no, widzimy się za sekundę. To nie może tak być. Ja wiem, gdzie jest magazyn, jestem idiotą. Tutaj jest magazyn. Oczywiście, że tutaj jest magazyn. To jest ten kufer, którego szukamy? Może być. Kawałki soli, pas ochrony. Co to jest? Lis, lewko, rezie i ogisie. Zaraz przeczytamy, co tam jest napisane. A przy okazji też weźmiemy tą skrzynkę. Faktycznie, tu jest strażnik, który on zawsze wszystko pilnuje. Kurwa, ten przycisk Alt to jest mój ulubiony przycisk, naprawdę. Dobra, przeczytajmy, co dostaliśmy za ten list. List lewko o jakimś tym. O tych ziomach. List adresowany do przyjaciela. No tak, muszę najpierw ten list znaleźć. Znalezione zostało. Dzisiejszą dostawą pomoże ci O i R. Możecie przejść przez główną bramę. Wartownik nie będzie sprawiał problemów. Pilnuj, żebyś się nie opuścili nawet bryłki. Nasz klient jest dużo bardziej skrupulatny niż ci durni królewscy urzędnicy. Tylko nie pomyl rewiru P z rewirem A. Jak już to załatwisz, to wiesz, co robić. Ale ja nie wiem, co mam dalej zrobić. Grosz do grosza. W pilnowanej skrzyni znalazłem jakiś licz. Czym prędzej zagniosę go Malenowi. No dobra, także do Malena. Tylko nie wiem, gdzie go tutaj znajdę. Nie jestem przekonany, czy... On śpi tutaj. Neral, o jest, śpi. Wstawaj, kurwa, to jest misja do wykonania. Cholera! W skrzyni znalazłem ten list. Pokaż! Rozszyfruj. Po polsku. O cholera! Jest gorzej niż przypuszczałem. Jasny gwint, co im przyszło do głowy? O co chodzi? Z tego listu wynika, że Lewko i jego ludzie dorabiali sobie na boku, sprzedając tutejszą sól. To przecież podlega pod zdradę korony, więc chyba nawet do Górniczej Doliny ich nie ześlą, tylko od razu na szafot. Jaki to ma związek z naszą sprawą? Jeśli dobrze rozumiem ten list, to Ogis i Rhys pomagali wynosić towar poza kopalnię. Może dlatego Ogis nie żyje? Może zaczął sprawiać problemy albo za dużo wiedział, więc się go pozbyli. Tylko ciągle nam Reza brakuje.
tej sytuacji śmiem wątpić, by jeszcze żył. Nie ma co gadać, musisz iść do Rodericha i... Co ty będziesz robił? Powiem ludziom, żeby uważali i nie przyjmowali takich propozycji współpracy. Oczywiście dyskretnie. Nie wiadomo, kto się kumpluje z Lewko i mu doniesie. Do wiśnie w lesie, ten co doniesie. Jest coś jeszcze? Jest wspomniane, żeby osoba dostarczająca towar nie pomyliła rewiru P z rewirem A. Cokolwiek to znaczy. Ja się chyba domyślam, ale nie powiem tego na głos. Halo. Ta sól jest warta zabójstwa? W oczach kogoś, dla kogo pieniądze są ważniejsze niż życie ludzkie, tak. Niestety, w obecnych czasach takich osobników jest coraz więcej. W końcu za jedną grudkę można kupić zapas jedzenia na cały tydzień. Daj mi ten list. Oczywiście, bierz. Dotrzyj z nim jak najszybciej do Rodericha i poproś o wsparcie. Duże wsparcie. Do Rodericha. Ten proceder nie może ujść lewko płazem. Rodrich znajduje się chyba w mieście, tak? O ile się orientuje. Znalazłem jakiś list, czym prędzej zaniosę go Malenowi. Okazało się, że Lewko handluje na boku królewską solą. A Ogis i Res mu w tym pomagali, trzeba z tym skończyć. Pójdę do Rodricha i poproszę o wsparcie, by zrobić porządek z szefem kopalni. O kurde. Rozumiem, że Rodrich znajduje się w mieście, tak? Że to jest ten główny szefo. Szef wszystkich szefów tutaj, jeśli chodzi o straż. Tylko problem jest taki, że jesteśmy w rozdziale 5 i nie jestem przekonany, czy znajdziemy Rodricha, o ile to jest ta osoba, którą mam w głowie teraz, której obraz widzę. To czy znajdziemy go tam, gdzie zawsze go mieliśmy okazję znaleźć? Czy mogę jeszcze porozmawiać z Lewko? Nie. No więc co, widzowie, w takim wypadku rozumiem, że Rodrich to jest faktycznie ten szef wszystkich szefów. Udajemy się do miasta. Do miasta Archolos. Pod gildię kupiecką. Archolos. Ależ oczywiście. No, przez chwilę się bałem, szczerze mówiąc, że mnie nie zawiezie. A w takim wypadku i tak byśmy sobie w miarę poradzili, myślę. Bo możemy to ograć w taki sposób, że oczywiście on nas zabiera do miejsca, gdzie ja się mogę tepnąć i stamtąd się tepam tutaj na przykład, nie? Tak jak wcześniej zrobiłem. Dobra, szukamy tego Rodricha. Ja nie jestem przekonany, czy Rodrich to jest ta osoba, którą szukam teraz aktualnie. W ogóle tu kurwa jakoś pusto macie, panowie. Plus nie jestem przekonany, czy Rodrich nie znajduje się teraz czasem w mieście górnym, starym. W ogóle to jest błąd, że oni tu stają, oni nie powinni tu stać. Czytałem o tym, że już naprawili ten błąd, ale chyba średnio im poszło. Może ja nie zrobiłem jeszcze aktualizacji. Też istnieje taka szansa. Według moich... O! To jest Rodrich. Bardzo dobrze wiedziałem, kim jest Rodrich. Miałem właśnie tego zioma na myśli. Szef kopalni soli robi nielegalne interesy. Słucham? Ostatnio zaginęło dwóch górników w królewskiej kopalni. Zająłem się tą sprawą i odkryłem, że pomagali Lewko w sprzedawaniu soli na boku. Przecież sól to państwowy towar, nie miał prawa. Dobrze, masz jakieś dowody? Mam ten list. To bardzo niepokojące. W trakcie wojny każda moneta się liczy. Nie możemy sobie pozwolić, by ktoś uszczuplał zyski korony dla własnego interesu. Niestety list to bardzo słaby dowód. Skąd mam wiedzieć, że nie został podrobiony, by zdyskredytować szefa kopalni? Ale przydałoby się sprawę zbadać. To prawda. Tak poważne oskarżenia wymagają bliższej obserwacji. Masz świadków? Kogoś, kto potwierdzi twoje słowa? Tak, jeden górnik. Niejaki potwierdzasz. Może wszystko opowiedzieć. Mogłeś go tutaj od razu przyprowadzić. Jego zeznanie w połączeniu z twoim dałoby mi większe pole manewru. No trudno. Przydzielę ci dwóch ludzi i razem pójdziecie po tego górnika. Jeśli uda wam się znaleźć również inne dowody, tym lepiej. Potrzebuję czegokolwiek, by gubernator nie uznał moich działań za prowokacyjne. Rozumiesz? Oczywiście. Już się za to zabieram. Świetnie. Nawet jeśli zmyślasz, to wyjdzie to na jaw. A jeśli mówisz prawdę, to... Dobra. To jest z kipłem, widzowie, ciężkie paluchy. Rodrich przydzieli mi dwóch ludzi, z którymi mam się udać do Malena. Podczas działań na terenie kopalni mamy też rozejrzeć się za dalszymi dowodami obciążającymi Lewko.
Ty, bo ja tu 19 minut widzowie już. Ja mam wrażenie, że my kurwa skończymy tą misję, to ja skończę odcinek. Ja myślałem, że tutaj wiecie, szybki montaż, jedna misja, później druga misja. Ze trzy misje pierdolniemy naraz dzisiaj. Orkowie nieźle się zdziwią, kiedy zobaczą, do czego jest zdolna Straż Miejska Archolos. Myślę, że się nie zdziwią akurat. Już kilku strażników mieliśmy okazję załatwić. Są to tak zwane bobsy. Dobra, dwóch ludzi. Naprawdę szef kopalni zaczął sobie dorabiać na boku z królewską solą? A ty co podsłuchujesz przez okno, kurwa? Szklankę. Świetnie, to idziemy do kopalni? Tak, idziemy, idziemy. Chodźmy jak najszybciej. Chodźmy jak najszybciej. Ruszajmy! No i od razu szybka podróż. Za to naprawdę kocham tą gierkę. Uwielbiam tą grę za to. I co panowie? No idziemy, idziemy, nie? Idziecie? Pora. Wchodzimy na teren kopalni i zgarniamy górnika Malena. Jeśli szybko się uwiniemy, to możemy też poszukać innych dowodów na działalność Lewko. Zrozumiano. Lecimy, dawaj. Tylko nadążać, panowie. Tempo, tempo. Ja zrobię save'a. O, tam widzę jakiś... Gońcu, to są gońce Araxos? Czy oni czekają, żeby mi wpierdolić? Nie, zaraz się przekonałem, bo tam pójdziemy. Na mnie straszni. Jakieś kurwa boby. Dobra, lecimy do środka. Panowie, tempo, tempo, tempo. Zgarniamy górnika, lecicie? Alo, ktoś widzę, nie nadąża. Dawaj, dawaj, dawaj. Tempo, tempo, panowie. Siup. Siup, kurwa, tempo. O kurwa, no i za późno. Co tu się odpierdala? Ale moment, wybrałeś na kolejną wizytę? Co tu się stało? Wypadek. Niestety śmiertelny. Jeden z górników, Malen się chyba nazywał, spadł ze skarby i skręcił sobie kark. Na środku, ta tutaj. Przecież ona nie jest znowu taka wysoka. A mnie się nie pytaj o detale, ja tego nie widziałem. Może był pijany? Może się potknął i poleciał łbem w dół? Jeszcze nie przepytaliśmy świadków, więc nie mamy pełnego spektrum. Ciekawe, kurwa. A kiedy zamierzasz to zrobić? Jak najszybciej. Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Widzę, że kogoś ze sobą przyprowadziłeś. Świetnie. Pomogą w przesłuchaniu świadków. A co ci daje prawo do rozkazywania moim ludziom? To chyba naprawdę nic dziwnego, że moje zdanie ma tu większe znaczenie. Ale to sobie wykombinowałeś. Nic nie wykombinowałem. To wszystko jest w protokołach. Dla ciebie też znajdzie się zajęcie. Nic się nie bój. Chodź, porozmawiajmy o tej całej sprawie z szefem. Dotarłem do kopalni razem z ludźmi przydzielonymi przez Rodricha. Na miejscu okazało się, że Malen miał śmiertelny wypadek. Przynajmniej zdaniem Elwarta. Ciekawe, co Lewko będzie miał do powiedzenia. No myślę, że Lewko to już kurwa wypierdalasz. Nie potrzebujemy cię w naszej kopalni królewskiej. Może i nie moja kopalnia, ale my tu działamy patriotycznie. Moje kondolencje, taka tragedia. Malen chyba był twoim kumplem. To może trochę za dużo powiedziane, ale tak, znaliśmy się. Widziałem. Podobno skarżył ci się na traktowanie górników przez strażników. Ach, co będziemy gadać o suchym pysku? Napijmy się razem, piwka. Masz, na mój koszt. Nie, dzięki. Jesteś pewien? Tak, jestem. Ach, wy miastowi. Dobrze, ostatnio całkiem sporo kręciłeś się po mojej kopalni. Naprawdę aż tak zainteresował cię los zwykłych robotników? Pomoc obywatelom buduje renomę gildii. Kto wie, czy nie dostanę jakiejś podwyżki od Lorenzo. Aha, ambitny nam się trafił. Cóż, bywa i tak. Może teraz się skusisz na jeden łyczek. Nie, dzięki. Czemu tak nalegasz? Skąd ty się urwałeś? Tutejszy nigdy by nie odmówił. Jestem pełen tajemnic. A może to jest zatrute? Tak, że dlatego tak nalega. Chciałbym wiedzieć, o czym moi pracownicy ci powiedzieli. Porównanie informacji, jakimi raczą obcych, a jakich nam udzielają, może być dla mnie bardzo przydatne, rozumiesz? Ta, co mam nie rozumieć? Mówiąc krótko, nie lubią was i boją się, że sami kiedyś zaginą jak Res i Ogis. A wy nie kiwniecie w tej sprawie nawet palcem. Ja im dam, nie kiwniemy nawet palcem. Wysłałem ludzi. Sprawdzili okoliczny teren, nic nie znaleźli. Co ja w takiej sytuacji mam niby jeszcze zrobić? Ale się zagotowałem, aż się muszę napić. Dawaj, nie zostawaj w tyle. Już mnie wkurwiasz.
Co mi tak to piwo oferuje? Nie mam ochoty. To śmierdzi fest. Nie będę naciskał. Skoro wiem, co moi ludzie o mnie myślą, możemy... Przejść do twoich interesików? Słucham? O czym mówisz? Nie rżni, głupa. Znalazłem twoje papiery. Sprzedajesz na boku sól z tej kopalni, a Res i Ogis ci w tym pomagali. Kiedy zaczęli być niewygodni, pozbyłeś się ich. Bardzo wścibski jesteś. Nie lubię takich. A ja nie lubię, kiedy ktoś morduje swoich pracowników dla zysku. Rzucasz bardzo poważnymi oskarżeniami. Jakieś dowody są? Oj, są. Już mam, a na pewno znajdą się kolejne. Co zrobiłeś z Rezem? Zrobiłem z nim... I co, będziesz Kurwa. Teraz tak zabijał pracowników swojej kopalni? To akurat było ciekawy dialog, Eski. O, twoi ludzie chyba stracili nerwy. A może to twój rozkaz? Przede wszystkim to nie twoje zmartwienie. Elvard! O kurwa. Ja ci dam kurwa Elvard. Oj. Co się dzieje? A. Ktoś po salach. Dostałem klucza. Dlaczego ten klucz? Nie mam pojęcia. Dostałem miecz lewko, spoko. Otwieram ci ten kufer. Bo pamiętam ostatnio nie mogłem. Prawo. Zabieram wszystko co masz i wypierdalamy pomóc naszym. Już wiem dlaczego ten klucz, pewnie do drzwi, które zostały zamknięte. Dziwko, że to nie lewko tutaj? No. Tak myślałem, co tu się kurwa dzieje? Wszystkich wybiliście, moich ziomów też? A nie, moich ziomów nie. No i elegancko. Niestety, niestety. Tak, jesteś zajęty, widzę. Rozumiem, że... Nie mam czego plądrować. Kiedy wszyscy się napierdalali, ty zaczynowałeś bombę. Cholera, co tu się podziało? Kiedy zaczęliśmy przepytywać górników, ci strażnicy po prostu się na nas rzucili. Całe szczęście robotnicy stanęli po naszej stronie, więc daliśmy radę. Pójdę zdać raport Roderichowi. Jasna sprawa. Gildia będzie miała kolejny powód do chwalenia się, co? Strażnicy królewscy dorabiają na boku, a uczciwi najemnicy wspomagają robotników? Cóż, ktoś musi dbać o porządek na tej wyspie. No i wszystko. Jeszcze możemy porozmawiać tutaj chyba z ziomami, czy nie możemy porozmawiać z ziomami? A my już tu za bardzo ziomów to nie mamy, tak szczerze. Jak życie? Po śmierci lewko stało się dużo lepsze. O, no i go. Hej, ty. Dobra. To wydaje mi się, że zadanie tutaj jest dość proste. Po pierwsze pozbierać wszystko co tu leży, bo to są kurwa cenny gold. A jakieś laga, kiepski miecz. W ogóle przeczytałem spory spoiler na temat gierki. Nie do końca jestem przekonany, czy chcę się z wami dzielić tym spoilerem. To jest taki mini spoiler, bo my nie do końca wiemy o co chodzi. To znaczy, jeżeli ktoś widział na przykład coś, to dla niego to może być duży spoiler. Więc nie wiem, czy do końca chcę go powiedzieć. Ale dla widza... Kurwa, dla widza bym powiedział spoilera, ale takiego małego, bo to normalnie to... Inaczej, jak ktoś nie chce, to niech sobie skipnie ta 30 sekund. Sprawa wygląda tak, że to jest mały spoilerek, ale słuchajcie, dowiedziałem się, że będziemy tu zbierać... Nie wiem, czy na końcu, w jednym z momentów będziemy zbierać, słuchajcie, małą armię. I... Czy tam grupę jakąś do czegoś, do czego dokładnie, możemy się tylko domyślić. Zgaduję, że do zabójstwa Walkera, natomiast nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że będziemy zbierać armię. Jeżeli pomożemy im tutaj w tej kopalni, to oni też nam pomogą, o ile się nie mylę, w zbieraniu tej grupy naszej. Tyle. To taki mały spoilerek. Walkę w kopalni przeżyli strażnicy, z którymi przybyłem i paru górników. Wrócę do Rodericha i powiem mu, co tu się stało. Oj, wrócę, widzowie, wrócę. Tylko... Problem jest taki, co zrobić dalej z odcinkiem, bo mamy 29 minut i ja nie jestem przekonany, czy chciałbym wykonywać w sumie dalsze misje, bo właściwie to słuchajcie, 29 minut, no to tak idealnie, żeby nazwać odcinek pięknie grosz do grosza, zrobić wszystko krok po kroku i wykonać misję, pomóc też osobom, które szukały i nie mogły znaleźć rozwiązania. No, brzmi to jak niezły plan. I jak zaczniemy nową misję, to już będzie kurczę średnio, bo tej misji zapewne nie skończymy w dzisiejszym odcinku. A Rodrich kurwa gdzie? Ja do Rodricha, a Rodrich co? Gdzie jest Rodrich? W Starym Mieście pewnie chilluje bombę, co? No, tu go nie ma.
Ale mam na to trika. Możemy już się widzowie kimnąć. Myślę, że jak sobie poczekamy tutaj w jego łożu, to on przyjdzie. To on przyjdzie do śpiórkolota i będzie pewnie wkurwiony na nas. Tak myślałem. Słuchaj, Rodrik, wstajesz. Wstajesz, bo tu najważniejsze informacje, jesteś tu szefem. Lewko próbował mnie zamordować. Co? Jak to? Kiedy dotarliśmy do kopalni, okazało się, że... Ale już nie jest problemem, nie żyje. Strażnicy, których mi przydzieliłeś, jestem jak nikt tam nie przeżył. Przesłuchiwać świadków, a ja poszedłem rozmawiać z Lewko. Jak skonfrontowałem go z odkrytymi przeze mnie faktami, rzucił się na mnie. Nie pozostawił mi wyboru, więc go zabiłem. Górnicy mogą potwierdzić moją wersję wydarzeń. Dobrze się spisałeś. Wykryć tak groźny proceder i wyjść z tego cało, no. Posłałem już człowieka do Lorenzo. Gildia zyska dzięki twojej pomocy, więc pewnie dadzą ci jakiś procent. Dzięki, nowy wpis, grosz do grosza. Rodrich powiedział, że Gildia zyska po mojej akcji w kopalni. Pora udać się do Lorenzo po zapłatę. Oj, idziemy do Lorenzo, a coś czuję, że z Lorenzo jest kurwa sporo rzeczy do porozmawiania, tak mi się wydaje. Że kilka rzeczy będzie miał nam do powiedzenia. Chociaż ostatnio z nim rozmawialiśmy, więc w sumie jakiegoś dalszych turbo kroków nie zdziałaliśmy od tamtej pory. W kwestii gildii kupieckiej, ani nie zrobiliśmy dla niego żadnej misji. Więc w sumie nie wiem, czy aż tak będzie miał dużo nam do powiedzenia, ale mam nadzieję, że solidnie sypnie groszem, chociaż mam go 11 tysięcy. No i tak mam nadzieję, że coś tam nam kurczę odda. Słuchaj, najpierw pogadajmy z Dokanem. Dokan nas nauczy zręczności. Łuków nas nauczy. Jesteś coraz lepszy. Dzięki. Jesteś. Dzięki. Wróć. Jasne. Nie mam sprawy. Ile zostało mi tych punktów? Ty, no trochę zostało z 5. To jeszcze bym tak cyk. I tak cyk. No i wszystko. I wszystko, widzowie. Idziemy do Lorenzo. Pogadaj z szefitem. Myślę, że Gildia... Ciekaw jestem, bo przecież te wszystkie wątki mogliśmy wykonywać jako w ogóle tego, strażnik. Ciekawy jestem, jakby się to potoczyło jako strażnik. Też jestem ciekaw tej perspektywy. To właściwie, jakbyśmy grali teraz, jakbym zaczął grę od jako strażnik, to tak naprawdę jakbyśmy, kurwa, mam wrażenie, zaczęli od nowa gierkę, nie? Jesteś wreszcie. Posłałem po ciebie gońca już kilka godzin temu. Mam dla ciebie niezwykle ważne zadanie. Co to za robota? No. W końcu dotarliśmy do dróg przerzutowych tych drani z bursztynowego wybrzeża. Niestety, dranie chyba przeczuwają, co się szykuje. I od jakiegoś czasu nie ma żadnego ruchu między jaskinią a pozostałymi miejscami. Zanim uderzymy, musimy mieć pewność, że wszyscy przemytnicy znajdują się w środku. Abordaż? Żadnych niedobitków, którzy mogliby na nowo otworzyć interes. Jako specjalista od tych drani, chciałbym, żebyś... Sprawdzić ich tropy, tak jak zwykle skipując pół skacenki. Znaczy, rozmowy. Skoro mamy dowody, to strasznie może się tym zająć? Skoro mamy dowody, to strasznie może się tym zająć? Naprawdę muszę ci to tłumaczyć? Straż to mnóstwo niepotrzebnej roboty papierkowej. Chcemy pozbyć się tych drani na dobre. A przy okazji nie pogniewamy się, jeśli te towary zostaną rozdysponowane ponownie przez nas. Możesz powiedzieć mi coś więcej o tych tropach? Wszystko jest na tej liście. Są tam podane miejsca, imiona i towary. To jak się tym zajmiesz, zależy już wyłącznie od ciebie i od zastanej sytuacji. Co mam robić, gdy już się z tym uporam? Większość chłopców również ma przypisane własne zadania poprzedzające szturm. Każdy po skończeniu swojego przydziału ma udać się do punktu zbiórki. Wybraliśmy osadę rybacką w pobliżu kryjówki przemytników. Część naszych może być nawet przebrana za rybaków, więc się nie zdziw. Ruszam do roboty. Właśnie. Pamiętasz tego przemytnika Pablo? Okazał się bardzo przydatny podczas naszego rekonesansu. Dobra robota z przeciągnięciem go na naszą stronę. Dzięki. Przyszedłem po zapłatę. W związku z akcją w kopalni? Dokładnie. Chłopcze, ale im pokazałeś. Królewscy to jednak straszny burdel wszędzie mają, nie to co my. Naprawdę świetna robota. Nie to co my. Dałeś kolejny przykład ludziom, że my robimy wszystko jak należy. Proszę, twoje złoto. Teraz tylko zastanowić się, jak wykorzystać obecną sytuację. Kurwa siana. Jeśli do czegoś potrzebny, dam ci znać. Dobra. Misja grosz do grosza zakończona. Jeszcze spytajmy, jak sytuacja. Szkoda, że z orkami nie pohandlujemy.
Ale kto wie? Może królewscy zapłacą nam za pomoc w pozbyciu się ich. Co, co ty mówisz? Szkoda, że z orkami nie pohandlujesz. No, trochę szkoda. Dostaliśmy jeszcze coś od tego Lorenzo. Ale... czy, no w sumie mamy 35 minut, więc niestety powoli już się będziemy żegnać. Nie wiem, czy to znajdę na prędko, tak tutaj na szybko. Może być ciężko. Kontakty... ja nie do końca jestem przekonany, jak to się nazywało. Ulotka, wytyczne, notatka, moja spowiedź. Tak, jeszcze jest ta misja ze spowiedzią. No jest trochę tych misji widzowej do wykonania, zdecydowanie tak. Ja też jestem bogatszy w skórę. Mógłbym też wykonać kilka mieczy i jeszcze z tego zarobić. Nie wiem, po chuj mi 11 koła. Mógłbym to na coś wydać, to prawda. Mógłbym, oczywiście, żebym mógł. Więc pewnie pokupuję jakieś rzeczy i... i co? Zbogacę się tym razem nie o golda, a o umiejętności. My widzimy się w następnym odcinku, widzowie. Odcinki dwa razy dziennie, bochcza. I na Twitchu, tam czasem streamuję. Na przykład dzisiaj chciałem streamować. Kurwa, i się tak stało, że... te widzowie, co? Muszę, zapomniałem wrzucić odcinka. Więcej nie postreamuję niestety. Bo wrzucam teraz odcinek, a niestety mam taki internet, że nie jestem w stanie wrzucać odcinka i streamować. Dzisiaj nie zapomnę wrzucić odcinka, więc pewnie jutro stream, chociaż kiedy to widzicie, to był tydzień temu. Ale może w takim układzie też codziennie są streamy od tamtego momentu. Kto wie, co mi odpierdoli za ten tydzień. Może się uda, widzowie. Tyle jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Misja została grosz do grosza wypełniona. I miłego dnia, miłej nocy. No i git, widzowie, na razie. Dziwne te końce takie, ale... bo sami jesteście, widzowie, dzięki za tyle wyświetleń. 500 wyświetleń dziennie robię. Dzięki, widzowie, ale se chrumłem na koniec, nie wiem, co było słychać. Nara, widzowie, dzięki za wszystko i za 25 subów. Pozdro.